Ze mną procesor Ryzen 5 w wersji 3500 trzeciej generacji. Dosyć dobrze opiniowany procesor. Sprawdzimy, jak on oczywiście się spisuje w praktyce, ale na początek jego rozpakowanie. Sprawdźcie sobie, czy wasz procesor na pewno jest zapakowany oryginalnie, czy nie było tu żadnego problemu, chyba że kupujecie już procesor, który jest na przykład z jakiegoś zwrotu i tym podobne. Oczywiście o dopasowaniu do płyty głównej, czyli według soketu, tu jest AM4, według tego dopasowujecie również płytę główną do waszego podzespołu, tak aby wszystko najzwyczajniej do siebie pasowało. Co w pudełeczku, pomimo że pudełeczko jest pokaźnych rozmiarów, to nasz procesor nie jest zbyt duży, ale mamy tutaj w komplecie boksowe chłodzenie. Czy ono jest wystarczające? Również przetestuję, także już dziś zapraszam was do zakładki wideo, na której zobaczycie test i montaż danych podzespołów i oczywiście parametry, w jakich one pracują. Procesor jest sercem naszego komputera. Mamy tutaj oprócz samego procesora naklejaczkę, którą możemy umieścić sobie na przykład na obudowie lub też gdzie indziej chcemy. Proponuję, abyście tego procesora nie dotykali rękoma przed ich dokładnym wyczyszczeniem. Przede wszystkim chodzi tutaj o pozostałości tłuszczu, które mogą się zgromadzić na procesorze i jeśli byśmy tych nóżek dotknęli którychś, to procesor może nieprawidłowo działać. Jeśli już by tak się stało i byście mieli z tym problem, oczywiście wtedy należy procesor odkazić, czyli alkohol izopropylowy wysoko stężony, który szybko odparowuje. My musimy przetrzeć w jakiś sposób te nasze nóżki komputera, procesora, tak aby one prawidłowy ten styk na poziomie procesor a jego gniazdo w płycie głównej miały i pracowały prawidłowo. Także no, plusem tutaj dużym jest oczywiście dzisiejszych procesorów to, że one są z nakładką na sam procesor, tą odprowadzającą ciepło. Należy oczywiście tutaj dodatkowo zastosować pastę termoprzewodzącą pomiędzy procesorem a chłodzeniem, ale już mamy tą przykrywkę, gdzie nie ma możliwości uszkodzenia tego procesora. Kiedyś procesor był zupełnie odsłonięty, także to na przykład w procesorach też AMD, Durona, Athlony, które miały właśnie ten procesor na wierzchu. Jeśli coś tutaj wystarczyło trochę nie tak zamontować pod jakimś skosem, można było ukreślić ten procesor. W dzisiejszych czasach to wszystko jest bardzo uproszczone, także zachęcam was do samodzielnego montażu waszego komputera, ponieważ to nie wymaga jakby umiejętności w składaniu komputerów, ponieważ wszystko do siebie tak pasuje, jakbyśmy najzwyczajniej składali klocki Lego, a dodatkowo mamy satysfakcję, że złożyliśmy nasz komputer samodzielnie i wiemy, że jest to wykonane prawidłowo z odpowiednią starannością. Jeśli chodzi o boksowe tak zwane chłodzenie, jest to dosyć spory wentylator, może radiator, czyli to odprowadzające ciepło tworzywo, z reguły jest to stop aluminium, który najlepiej przewodzi ciepło. Nie jest zbyt duży tutaj, ale sam wentylator jest już rozmiarów większych. Myślę, że na przykład, jeśli byśmy chcieli posłużyć się jakimś tutaj tuningiem naszego chłodzenia, można by pokusić się o wymianę tego radiatora samego. Już to by na pewno trochę więcej dało, chociaż jak wiem, skuteczność tych boksowych chłodzeń, zestawów jest dosyć duża, więc nie powinno tu być problemu. Oczywiście przetestujemy sobie, w jakiej temperaturze pracuje procesor. Wszystko zamontujemy, pokażę wam, jakie uzyskujemy temperatury na procesorze, czy rzeczywiście on się przegrzewa, czy te chłodzenie jest wystarczające, czy jest sens zakupywać nowe, dodatkowe chłodzenie o lepszych parametrach. No i otwieramy sam nasz procesor. Pamiętajcie o ładunkach elektrostatycznych, aby przed jakąkolwiek pracą z urządzeniami elektrycznymi rozładować te nasze napięcie będące na naszych dłoniach. OK, to jest nasz procesor i tak jak mówiłem, staramy się nie dotykać tej powierzchni dotyczącej samych nóżek tego procesora, jak i samej góry też nie, chociaż przed samym montażem zawsze należy przemyć tą część łączącą nasz procesor z naszym chłodzeniem, właśnie jakimś alkoholem, który
szybko odparowuje, tak aby jakieś zanieczyszczenia, które się na nim znajdują, zniknęły i nie tworzyły tego buforu pomiędzy chłodzeniem a procesorem, ponieważ tam są już sytuacje mikroskopijne, dlatego też stosuje się te pasty termoprzewodzące, które te mikroskopijne rysy będące na powierzchni tego procesora niwelują i powodują idealny styk między właśnie procesorem a chłodzeniem. Mamy na naszym procesorze już tą pastę, tak zwaną, może posłużyć nam do montażu, więc jakby nie musimy tutaj ingerować w to więcej i tej pasty innej zakładać, aczkolwiek zalecane jest tą pastę wyczyścić, która jest na tym boksowym chłodzeniu, i zastosować nową, ponieważ ta, która jest na tym boksowym chłodzeniu, już trochę leżała i może nie mieć tych właściwości. Ja sprawdzę sobie, jak ona właśnie się spisuje i poinformuję Was o wszystkim tym, co właśnie, jak wygląda jej działanie, jaka skuteczność jest. Zmienimy sobie tą pastę, czyli za jakiś czas zmienię sobie tą boksową pastę na zwykłą i też poinformuję Was, pokażę Wam, czy osiągnęliśmy lepszą temperaturę pracy naszego procesora, czyli niższą. OK, zabieramy się do montażu naszego procesora, także zapraszam Was do zakładki wideo, gdzie znajdziecie cały odcinek z montażu zestawu komputerowego. Thank you.